6:41. Jest z górki, nie? Teraz jesteśmy na prostym. 39 38. Z góry 42 i nie cholerę więcej. Ale to z góry, nie? Zobaczymy pod tą górę, na ilu wjedzie. Tu pokazuje teraz tak samo. 37. Muszę zwolnić, bo nie wykręcę w tym zakręcie. 18 16. Bateria 43,9. Jak widać, prędkość maksymalną udało mi się wycisnąć 42 km na godzinę. Ale to od razu mówię, że było dużo z góry. Moja waga 90 kg, tak jak wam pisałem. Bateria nie była też w pełni naładowana, bo gdy wyjeżdżałem z domu miała około 50, tam bodajże chyba 1. Ale i tak nie wycisnąłbym z tej hulajnogi więcej niż te 42, powiedzmy. Nawet i tak jestem w szoku, bo przeważnie mi 41 się udawało wycisnąć. 39, a raz chyba było 40. Więc czy wierzycie GPS-owi, czy nie wierzycie, no to już jest wasza sprawa. Ja po prostu wam pokazałem, jak ta hulajnoga jedzie i jak pokazuje przez GPS. I tyle. Macie po prawej stronie woltomierz, widzicie ile było woltów na baterii. I tyle. Jeśli się podobało, dajcie lajka, subskrybujcie kanał i pozdrawiam was gorąco. Trzymajcie się, cześć.